Jesteśmy na warszawskim Audio Show 2019 i można tutaj spotkać naprawdę niezwykłych ludzi. Jesteśmy na stanowisku firmy Tentogra i spotkaliśmy tutaj Jurka Owsiaka. Panie Jurku, co pan tutaj robi? Wszystkim chciałem skorzystać z tej czerwonej kanapy, która mi się podobała i o niej całe miasto mówi, że się siedzi na niej tak wygodnie, że postanowiłem tu przyjechać. A oprócz tego okazuje się, że jeszcze jest Tentogra, czyli piękny gramofon, który będzie dedykowany Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Gramofon, który powstawał 3 lata. Nie powiem, że w bólach, ale powstał dzięki temu, że był szalony pomysł. Okazuje się, że płyty winylowe brzmią w uszach Wojtka, w moich uszach, więc jak zobaczyłem u niego w firmie płyty winylowe, to mówię, zapuść, co tam masz. No i poszli Cepelini, oczywiście dwójka, no i tak pomyśleliśmy sobie, a jakby to jeszcze lepiej posłuchać. No i okazało się, że facet to wziął sobie do serca i zaczął tworzyć. Od 3 lat miałem takie informacje, już jestem blisko, już jestem tuż, już dotykam, już się witam z gąską i proszę Państwa, właśnie się przywitaliśmy. A więc gramofon jest gotowy, numer 00001, bo liczę, że to będzie tak duża produkcja, więc zaczynam od wielu zer. Będzie przeznaczony na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a to pomieszczenie jest dowodem na to, że możemy w każdych warunkach słuchać dobrego dźwięku. Jeżeli mamy super z najwyższej półki sprzęt, to nie jest tylko gramofon, to jest wszystko to, co tutaj widać, ale można tego wysłuchać w takim pomieszczeniu Kowalskich, a więc nie trzeba do tego jakichś wielkich, ogromnych sal. Świetny design, pięknie to wszystko wygląda. Nie będę mówił o detalach, bo tylko wiem, że musi to być ciężkie i chyba jest to ciężkie, a cała reszta to jest jakby zaklęta w pomyśle, w pasji, którą tutaj z tyłu widać. W śmiesznej nazwie, Tentogra, rozczytałem to po 3 latach, o tym chodzi, bo to nawiązuje na przykład do tonetki troszeczkę, czyli do naszych starych, trochę do Trabanta w liternictwie, więc to wszystko mieści w sobie nasze pasje, które wyrosły w PRL-u. Uważam, że to są najlepsze pasje, reprezentujemy najlepszy rocznik, bo one jeszcze mają te roczniki, mają wyobraźnię, mają chęć tworzenia. Nie brać gotowe, tylko stworzyć to samemu. I właśnie mamy dowód na to w postaci tego gramofonu. Wysłuchaliśmy paru płyt, które sami także produkujemy. Jako Złoty Melon wyprodukowaliśmy ponad 70, dokładnie 74 wydawnictwa z festiwalu, DVD, CD, a od jakiegoś czasu produkujemy winyle także. Najnowszy nasz winyl za moment to będzie Agnieszka Chylińska, to będzie także Łydka Grubasa dla znawców, czy Kwiat Jabłoni, a więc poruszamy się w bardzo różnej muzyce, czy była to płyta Nocnego Kochanka, czy jest to płyta Wilków, Laotrze wspomniana, która świetnie brzmi, czy płyty winylowe Budka Suflera, która chyba jest naszym takim największym osiągnięciem, ponieważ po winyl trzeba sięgnąć, trzeba go kupić, a to jest tylko u pasjonatów tak. Winyl, ale fajnie, że one są, bo winyl to jest historia, to jest opowieść, to nie jest płyta malutka, to już nie są wasze wszelkie komórkowe słuchanie płyt, czyli one są nomnemi, tam w ogóle nic nie ma, tam nie ma czego dotknąć, nie ma na czym się pochylić, a tu jest rytuał. Tu jest rytuał otwierania płyty. Ja się na tym wychowałem, więc to były zupełnie inne gramofony, przy których trzeba było mieć przynajmniej złotówkę, żeby igła nie skakała, żeby płyta to wszystko wytrzymała. Ale tak się właśnie uczyliśmy się. Po dzień dzisiejszym wszyscy twierdzą, że winyl zupełnie inaczej brzmi i nie przebije tego żadna cyfryzacja absolutnie. Winyl to jest winyl i łapie to, co łapie, to, co się potem przenosi, w głośnikach słyszymy, łącznie z każdym trzaskiem. Ma swój dla mnie urok, smak, ale także i wartość. No, płyty winylowe są płytami winylowymi i już. Dzisiaj możemy je posłuchać. Niestety mogę tylko popatrzeć z utęsknieniem za takimi głośnikami. Miałem przez chwilę takie w domu, ale subwoofer został no niemalże przez dzielnicowego wyrzucony. Sąsiedzi, i to przedziwne, bo tak po ukosie, 3 piętra niżej, świetnie go odbierali. Ja mniej, a oni powiedzieli, niech pan zmieni troszeczkę. Już z Cepelinów pan zejdzie, bo już nie wytrzymujemy. Panie Jurku, od kiedy możemy ten gramofon licytować? Ruszają 1 grudnia ruszają aukcje Allegro i tam będzie między innymi ten gramofon. Tam są mnóstwo smaczków, fajnych rzeczy i między innymi ten gramofon. Koniec licytacji będzie po finale. Myślę, że tydzień później, także przez 1,5 miesiąca będziemy się nakręcali. Będziemy o tym opowiadali, będziemy o tym mówili, będziemy go pokazywali w studio. No, będziemy chcieli ludzi namawiać, żeby sięgnęli, licytując,
żeby mieli absolutnie wyjątkową rzecz, bo ta numer jeden to jest autorska, to tu możemy powiedzieć, myślę, że samochód Ford numer jeden też był autorski, wszystko co ma numer jeden jest tą dziewiczą sprawą, właśnie myślę, że każdy producent i wynalazca przy numerze jeden jest do samego końca, to się urodziło, to jest, Państwo jesteście świadkami i wrócę do tej czerwonej kanapy, tylko po to tu przyszedłem, żeby właśnie usiąść wygodnie, wysłuchać, spotkać przyjaciół, tutaj, co jest też bardzo miłe, znajomych, na 5. piętrze w hotelu Sobieski. Coś przedziwnego, no ale tak to się odbywa.